Nie ma co ukrywać, że się nie ułożyły po naszej myśli. Może nie do końca wychodziło nam to, co chcieliśmy, no i wyszło jak wyszło. No te błędy to są naszą zmorą od początku sezonu w sumie. Można było coś więcej ugrać, no ale niestety się nie udało. Cóż mogę powiedzieć, zagraliśmy no, na pewno nie tak jak chcieliśmy, nie tak jak przyjechaliśmy tutaj o walczyć, tak? No a niestety w pierwszych dwóch setach nie walczyliśmy, bo same wyniki w poszczególnych partiach mówią same za siebie, bo jeżeli przegrywamy do 17-18, to tak naprawdę przeciwnik no, wygrywa pewnie i my w tym secie nie mamy nic do powiedzenia, niestety. Gdzieś tam w pierwszych dwóch partiach nie weszliśmy w te spotkanie i zakończyło się to później wynikiem 3-1, chociaż w tym czwartym w tym secie już jakąś walkę na pewno nawiązaliśmy. Trzeba też przyznać, że rywal wiedział już o co będzie grał, tak? Bo po dwóch wygranych partiach już zdobyli ten punkt, o którym marzyli, no bo grają dzięki temu punkcikowi, a w koniec końców dzięki trzem punktom grają o miejsce siódme, tak? Bodajże z Warszawą, z tego co słyszałem, także no na pewno mają szansę gdzieś tam jeszcze wyżej piąć się w tej tabeli, a nam pozostała walka o 11 miejsce. No niestety jedziemy do Szczecina w środę i trzeba wygrać, no bo trzeba po prostu ducha sportowca obudzić w sobie i zająć jak najlepsze miejsce tylko się da.